Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego szóstego modułu kursu Uprawa roślin. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie. Zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Rośliny przemysłowe to rośliny uprawne, uprawiane w celu dostarczenia surowca dla przemysłu, do produkcji różnych substancji chemicznych i materiałów. Tradycyjnie za rośliny przemysłowe uważa się rośliny oleiste, rośliny włókniste, rośliny specjalne. Rzepak wysiewamy na głębokość 1,5 do 2 cm w dobrze uprawioną glebę w rzędach o rozstawie od 20 do 25 cm, a czasami w rozstawie szerokorzędowej od 35 do 45 cm na glebach o niskiej kulturze. Norma wysiewu rzepaku ozimego wynosi około 3,5 kg na hektar. Ilość wysiewu powinna zapewniać optymalną osadę roślin na metr kwadratowy. W uprawie integrowanej dla rzepaku ozimego od 80 do 120 roślin, dla jarego od 120 do 150 roślin, w uprawie intensywnej dla rzepaku ozimego od 40 do 50 roślin, dla jarego od 60 do 70 roślin. Ilość wysiewu wynosi od 2 do 4 kg nasion na hektar dla rzepaku ozimego, od 5 do 7 kg na hektar dla rzepaku jarego. Optymalną ilość wysiewu określamy według następującego wzoru. X równa się Z razy X razy MTN przez wartość użytkowa materiału siewnego. X – ilość wysiewu w kilogramach na hektar. Z – zagęszczenie, liczba roślin na metr kwadratowy po wschodach. MTN – masa tysiąca nasion w gramach. Wartość użytkowa materiału siewnego – procent. Zdolność kiełkowania plus czystość – minus 100. Siew rzepaku jarego należy wykonać wcześniej, na początku siewu zbóż jarych i zakończyć do 10 kwietnia. Siew rzepaku ozimego przedstawia mapa. Okres siewu najwcześniej kończy się na terenie północno-wschodniej Polski do 10 sierpnia, a najpóźniej na obszarze Małopolski do 31 sierpnia. Opóźnienie siewu powoduje znaczną obniżkę plonów. W rejestrze Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych znajduje się kilkadziesiąt odmian rzepaku ozimego i ponad 20 odmian rzepaku jarego. Są to przede wszystkim odmiany 00 o niskiej zawartości kwasu erukowego. Przy wyborze odmiany dla uprawy należy kierować się zaleceniami dotyczącymi odmian dla danych regionów. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.